Siema, siema, z tej strony Alex Big Bad Dice. Zaczynasz zabawę z grą Empires of the Undergrowth. Będziemy sterować Imperium Mrówków. Mrówek, tak? Zaczynamy od samouczka. Jedziemy z tym kaksem, nie mogę się doczekać. Gra prezent... A, czemu fabuła się świeci teraz? Samouczek robimy najpierw. A, to taki złożony będzie. Wykop kafelki. Oto twój pierwszy cel. I to już samouczek trwa? Tak, dobra, jedziemy. To jest nasz ul, tak? No to kopiemy. Kop, 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 kop. I tu mamy królową, tak? A to są nasze mróweczki. Szybko poszła gra. Zamrówka. Komora kafelków lęgowych. Gatunek kuropotnica pierwomutki łagodnej. Kafelek żołnierza pierwomutki łagodnej na wydrożonym obszarze. A, to tutaj, tak? Okej, widzę. To jeszcze pożywienie potrzebne jest, tak? Taka muzyka creepowa. Robotnica idzie odebrać jajo. Nie, wkrótce się wykluje. O, widzę. Jest. Z jaj wykluczy żołnierz. Teraz obotnica pójdzie odebrać kolejne jaj od królowej. A i tak będzie sobie biegać, tak? To grupa gniazda. To jaj wykluwa się dopiero wtedy, gdy żołnierz zginie. Aha. Tylko pożywienie. O, już tak szybko? Pożywienie znajduje się zbyt daleko od twoich mrówek, aby to je zauważyły. Skorzystaj ze znacznika farmera, aby przywołać żołnierza. Jest jakiś skrót do tego? Aha, w ten sposób. Grupa feromonowa. Trzeba jeszcze dołożyć pożywienie na kafelek przechowywanie przy królowej. Tutaj widzę przechowywane pożywienie maksymalne. Masz już więcej miejsca. Kop, kop, kop. Kafek przechowywania pożywienia. Czyli spiżarnia. Jeden kafelek to 10 pożywienia. Oj, tutaj teraz nasi. Okej, okay, zbiera dalej pożywienie nasz żołnierz dzielny. Patrzcie, jak rozkłada. Wykreuj jeszcze dwóch żołnierzy. Starczy tylko miejsce zrobić, nie muszę nic więcej kombinować. I sami się będą produkować. Okej. Okay. Ale tak zaniósł jajo. O, już nie ma tu pożywienia, trzeba szukać dalej.
I tu się automatycznie przypisała, widzicie? The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Fascynujące to jest. Eliminuj larwę chrząszcza. Już nie mogę więcej, tak? Atak! The battle has begun. The battle has begun. Patrzcie, ja punktu życia. Ale ten mogę podciągnąć. O, będę jeść go. Próchnia czyszczeniaka atakują mrówki bez ostrzeżenia. Ataki są szybkie, powoduje się nieobrażenie. Zanim do tego się grupa, powinien jeszcze masz przewagę liczebną. Trzy kafelki robotnic. Część robotnic z grupy gniazda by mogły wykupać, by dać się przenosić jaja. To jest grupa gniazda. Przecież mogą jedynie walczyć, a rozbierać pożywienie. Znajduje się grupy formalną, czy kontrolować każdą grupę oddzielnie. Cięte wszystkie mrówki z tej grupy od zbierania pożywienia. Powstrzyma. W lewo i w prawo. O, jest kółko myszy. Wcześniej nie działało. Eliminuj chrząszcze. Co muszę kopać, tak? To kopiemy w którą stronę. Tu może żywność będzie. Żołnierze, bądźcie gotowi. Nie, tego nie kop. Cztery tylko jednostki mogę mieć. A, to tu będzie żywność, okej. Okay. Mogę rozdzielić ich? Nie. Na przykład po cztery, po trzy. Mogę na przykład część rozdzielić. Czyli tu będą chrząszcze, tak? The ants must fight. No widzę chapsy wrogów.
już mam full. Czyli nie mogę więcej żołnierzy zrobić, na przykład? Chyba mogę. Zaraz się będą rodzić tutaj kolejne mrówy. O tak, 5, 6. Super. No bo tu jest nasz ten. Nasz spichlerz. Możemy to powiększyć. Tu zróbmy dziurę i tu powiększmy, połączmy to. A tu jeszcze jest więcej znaczków. Kwerek prędkości. No, będzie ulepszenia. Aha. Wszystko tu? To kopiemy dalej. The battle has begun. Ojej. Co mi tak słabo idzie? Fascynująca gra, kurde. Ciekawe to jest. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Teraz te chrabąszcze jemy, tak? Znaczy 6 na 12. To w środku powinienem ulepszyć. Muszki larwy. A że tyle mrówek mam, tak? 12 maksymalnie może być. Trzeba to chyba powszerzyć miejsce. Teraz będziemy głodni. Trzeba ciągle polować. The ants must fight. Kurde, zanim one przybiegną, to już giną. Nam, nam. Co dalej? La formica puska.
Co, i lecimy kampanię? Spodobała mi się ta gra, naprawdę, jest świetna. Sam oczek to mega jest. Dobra, lecimy kampanię, fabuła. Nowa gra. Niebieski. Kopie Cedixa. Formicarium. Dobry? Adaptacje. Jakieś ulepszenia. The queen has taken well to her new home. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica Fusca and observe their reaction. Excellent. Keep me updated on their progress. Aha, czyli takie są misje, tak? Co tutaj mam robić? Come on now, my little ants. You need space to grow. Dig, dig, dig. Chyba jakiś taki... Z którego będziesz wybierać i uruchamiać poziomy przez swoje kolonie i podać je u testu. Formikary ma dwa różne rodzaje są, których nie zobaczysz na ich poziomach. A czy masz ich więcej? Bo są inne poziomy. Zwiększ swoje kolonie, będziesz potrzebować przestrzeni, jeśli nie zostało żadne narzędzie znaczenia niewykopanego kafelka. Znaczy, że do wykopania grupnicy mamy dostęp do kafelka ruszowego kierunku i zaczną kopać. A ty przejście sobie zrobiliśmy, tak? Is something wrong? I've provided them with food just a few centimeters south of the queen, but they don't seem to be interested. If they are too distressed to collect food, then we will have to replace the colony and start again. Such a terrible waste. Co zbierać? Zbieramy jedzonko. Jest kolejne pożywionko. The queen has begun to lay new eggs. Perfect. We will soon have a thriving colony. Obsiadanie wroga. Czyjka gangów. Misję możemy pójść. A ja mogę się tu pobawić, to mogę przynajmniej kupować jakieś mleczko jakieś. To jest to mleczko, tak? Dobra, to idźmy. 1-1, nowy dom. A, to, tak? This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant.
The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Potrzebuję żołnierzy zaraz. Te pobliskie stworzenia wyeliminuj. Tak się boję kopać, że wiecie, że nie wykopię zaraz jakiegoś stwora. Pewne stwory. Mogę sobie wyrobić? Nie, tylko zrestartuj poziom, patrzcie. Nie ma zmiłuj. Trzeba grać ostrożnie. Dobra, spróbujmy. Have uncovered carnivorous larvae of Ochipus olens, the devil's coach horse. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. Udało nam się. The ants have disturbed the adult of these larvae. The outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. There are intruders in the nest. Do boju, memrówki, do boju! Dalej tutaj. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Robot mi co ile kosztuje? 20. Tu już chyba będzie groźnie, co? There are intruders in the nest. Udało nam się. Czy ktoś nie mógł ich podzielić? Czy nie mógł ich podzielić?
To będzie moja grupa bojowa, tak? Dobra. Kupimy dalej. Słyszę, coś jest. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Zamko same. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. It's going to take some effort to dislodge them. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Intruders in the nest. The colony is starving. Nikt nie jest starving. Mamy dużo fooda. Ojej, przegraliśmy. Udało się. O, przestraszyłem się, kurde. Na razie starczy tego szaleństwa. Trzeba jedzonka zdobyć trochę. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Lepsze pozycje do obrony. There are intruders in the nest. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle, and it's hungry for breakfast. The beetle is almost four times the size of a black ant, and protected by thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen, disorientating the ants.
Ojej. Żeby mandawa muszę zaczynać? Próbujmy jeszcze raz. This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant. Szkoda, że zapisać nie można, grę. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Czy tu jest coś bezpiecznego? Workers have uncovered carnivorous larvae of Ochipus olens, the devil's coach horse. They are born ready for combat, with powerful slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. If the ants are disturbed the adult of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. Dobra, to nic nie ma złego. There are intruders in the nest. Sianko na jedzonko. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected.
This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. There are intruders in the nest. Tu te skorpiaki były, no nie? Śmieszne takie. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders, but they are clinging tightly to the ground. It's going to take some effort to dislodge them. Dobra, teraz budujmy dużą armię. Zbierzmy to wszystko. Dopiero pójdziemy tam. Czym ten wpierdziel dostaliśmy? Tutaj chyba, no nie? Czy tutaj? There are intruders in the nest. Nie, tutaj. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Może to spróbujemy, zanim pójdziemy tutaj. Coś jeszcze jest, patrzcie, widzicie? O, to te skorpiaczki. Śmieszne. O, żywności nie mamy.
co to jest niby szybkości, tak? Kafelek. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Nie wiem, w którą stronę iść. Tutaj jest problemem, czy tutaj jest problemem, czy ojej. Jakie emocje. Masakra. Predators are loose in zwykłe. The larvae must be protected. Mamy radę z nimi. Duże jedzonka. Czy tu najpierw, czy tu najpierw? Dobra, spróbujmy. Się denerwuję. Nie chcę powtarzać tej misji znowu. Dobra, zwyklaki. Jeszcze dużo jest czegoś, trzeba sprawdzić. The colony is starving. Nikt nie starwuje. To feed the new brood. Gdzie była ta opcja, żeby skakały na wrogów?
gdzieś ją widziałem. Dobra, spróbujmy. Rów czeraj. There are intruders in the nest. To jeszcze te zwykłe będą. Intruders in the nest. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle, and it's hungry for breakfast. The beetle is almost four times the size of a black ant and protected by thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen, disorientating the ants. The devil's coach horse is dead. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. Udało się. This Formica fusca colony has now established itself as a rising power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the queen is safe. Do swojego dodatkowe mleczko, dodatkowe pożywienie, dodatkowe terytorium. Pożywienie to jest mleczko, tak? Mleczko to upgrade'y. To jest mleczko. O, 17 minut, speedrun. How is the colony progressing? The queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt.
To jest, a... Tutaj jest skakanie na wrogów, dobra. Genetyczne. Mrówkę, tak? The Riptor workers have raised their first Formicafusca ant. Finally, we have the opportunity to observe multiple species within the same colony. Do terenu, ile jeszcze mogę wykopać, tak? Let's go. Grzybiarka Major. O, to fajne jest. Medyczna mróweczka. Nie wiem, dostąd zbierać tak tą żywność. Dobra, myślę, że na tym będziemy kończyć. Jest tu zapis w formikarium, dobra. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro, cześć!